Tym razem nieco inna historia. Kiedy ostatni raz mieliście w ręku kasetę magnetofonową? Tak, u mnie też minęło sporo czasu, kiedy miałem nówkę w dłoni, bo oczywiście trochę używek przewija przez moje ręce. A tym razem moim gościem było nie byle co, bo kaseta Bóg akustycznie kata i Romana Kostrzewskiego. Jest to kaseta, z którą łączą się no, niezwykłe wspomnienia, przynajmniej w moim wypadku. Był to ostatni koncert Kate, na którym byłem, nieistniejące już lubelskie graffiti. Muzyka Kata, muzyka Romana i pierwsza część koncertu podzielona na część akustyczną, gdzie właśnie pojawił się kawałki, jaką mamy na tej kasecie. Natomiast druga część to już metalowy wyziew, który znamy z tradycyjnych albumów grupy. I muszę Wam powiedzieć jedno: o ile ta pierwsza część miała w sobie coś z takiej dziwnej, mistycznej przygody, tak część druga była prawdziwie piekielnym porywem.